Drodzy inwestorzy, moim gościem dzisiaj jest jeden z najbardziej utytułowanych polskich piłkarzy. Kariera, osiągnięty dorobek oczywiście nie budzą żadnych wątpliwości. I co dzisiaj robi Jerzy Dudek po zakończeniu kariery? Dzień dobry Państwu. Ja zawsze mówię, że robię wszystko i nic, bo tak naprawdę nie jestem związany zawodowo z żadną firmą, tak jak do tej pory, że byłem w klubie, musiałem być po prostu zawsze na czas, wszędzie. Robię bardzo dużo rzeczy, takich, które mi sprawiają przede wszystkim dużo przyjemności. Zupełnie niezawodowo, troszkę związane z piłką. Mam szkółkę piłkarską w Krakowie. Razem to robimy ze stowarzyszeniem Siemacha AS Progress. Robię trochę pasji, oczywiście gram w golfa namiętnie. Zacząłem w Madrycie i tak mi to zostało do dzisiaj. Ścigam się samochodami już trzeci sezon, jak profesjonalnie zrobiłem profesjonalną licencję kierowcy zawodowego, wyścigowego. I tam też się w jakiś sposób spełniam. I gram jeszcze w drużynach legend, czyli cały czas jakby utrzymuję formę bramkarza, bo muszę grać w drużynie, czy z przyjemnością gram w drużynie legend Liverpoolu i też w drużynie Global Legends, gdzie jeździłem po całym świecie. Niedawno wróciłem z Las Vegas, wcześniej graliśmy w Sztokholmie, w Bangkoku. Troszkę takich przyjemnych rzeczy, na które nie miałem czasu przez tą 22-letnią karierę. Dzisiaj spotykamy się jednak, żeby porozmawiać też o pieniądzach, ponieważ pieniądze to ciągle temat tabu wśród polskich przedsiębiorców. A podczas dzisiejszej, jutrzejszej konferencji prelegenci, zarówno Pan, dzielicie się, jak pomnażać te pieniądze. Czyli jakich rad Pan udzieliłby tutaj uczestnikom, którzy chcieliby się dowiedzieć od osób, które są sukcesy osiągają w biznesie. Jak pomnażać pieniądze w sporcie, to po prostu wygrywać największe trofea, jakie są do dyspozycji. I dzięki temu po prostu się pomnaża swój kapitał. Bardzo łatwe to jest. Dla niektórych osiągalne w bardzo łatwy sposób, a dla niektórych absolutnie nie. I myślę, że tak samo jest w biznesie, albo podobnie jest w biznesie. Wydaje mi się, że najważniejsza jest pasja. Ja zawsze twierdziłem, że jeżeli coś dobrze się robi z wielką pasją, z zamiłowaniem, z miłością, to te pieniądze zawsze do Ciebie przyjdą. Nie można stawiać pieniądza nad czymś, co się robi, że najpierw porozmawiajmy o kasie, a później o robocie. Zawsze jest na odwrót. Pamiętam swoją pierwszą umowę w Rotterdamie, kiedy podpisywałem, to mój menadżer mówi, ja Was Polacy dobrze znam, to był Holender, mówi, że jak podpiszecie swoją pierwszą umowę zagraniczną, to dla Was to już jest koniec. A ja bym chciał, żeby to dla Ciebie był początek. I ja zawsze pamiętałem o tym, że to ma być początek czegoś fajnego, a nie koniec, nie zakończenie wielkiego biznesu. Bo trzeba powiedzieć, no, że w tym przypadku to też jest jakiś biznes. Też człowiek pracuje na swoją przyszłość, na to, żeby zabezpieczyć siebie, swoją rodzinę. I oczywiście mądre inwestowanie to jest to, czym trzeba jednak zarządzać. Bo wielu sportowców jest tak skoncentrowanych na swoją karierę, że nie mają czasu na obserwację tego, jak inwestują swoje pieniądze, po prostu się na tym nie znają. Że ja zawsze twierdzę, jeżeli na czym się nie znasz, lepiej po prostu tego nie robić. Lepiej nie inwestować pieniędzy, jak się na tym nie znasz, bo wielu sportowców straciło swoje fortuny na błędnym inwestowaniu. Albo otoczyć się profesjonalistami, ludźmi, do których się ma absolutne zaufanie. I ja miałem to szczęście, że raz, że jakoś nie szarżowałem, nie przesadzałem z inwestycjami, a dwa, że miałem wokół ludzi fajnych, wokół siebie fajnych ludzi, do których miałem pełne zaufanie i nie muszę po zakończeniu kariery dalej gonić i szukać jakiejś zarobki. No ale właśnie tak wracając do tego, co Pan powiedział, że trzeba otaczać się ludźmi, którzy są profesjonalistami, czyli o zarządzaniu portfelem swoim inwestycyjnym, to czy w Pana przypadku te oszczędności, które Pan posiada i czy inwestuje Pan na giełdzie papierów wartościowych, czy raczej w fundusze inwestycyjne, czy jaka zdolność jest Pana też do ryzyka? Bardzo minimalna. Moja zdolność do ryzyka jest bardzo minimalna. Zresztą to jest też tak trochę połączone na intuicji, można powiedzieć. Ze względu na to, że jestem bramkarzem, całe życie byłem bramkarzem i moja decyzyjność polegała na tym, żeby jak najszybciej podejmować decyzję, dobrą decyzję, bo każda zła kosztowała mnie utratę bramki. Nie bać się, bo trzeba być odważnym, bo jeżeli nie podejmujesz decyzji, to stoisz w miejscu, więc musiałem się tego nauczyć. To samo później miałem w wyścigach i tak samo w sporcie w golfie. Ale z pieniędzmi trochę jest inaczej, jednak te nerwy, to ryzyko jest trochę dużo większe i trzeba to robić.
na ile chcesz mieć stresu, spokojnej głowy, a na ile chcesz mieć po prostu, nie chcę powiedzieć, takiej przyjemności w inwestowaniu, bo to też może, nie wiem, zainwestujesz 30% swojego kapitału w takie testowanie. Nie wiem, no spróbuję zainwestować w mieszkania, może akurat szukasz rynku na nieruchomości, może szukasz rynku na papiery wartościowe i obserwujesz to. Absolutnie, żeby obserwować, czy z tego są pieniądze, czy można na tym coś zarobić, czy jednak to nie jest twoja działka. I tak jak powiedziałem wcześniej, żeby no, otaczać się ludźmi, bo ja miałem trenerów bardzo dobrych, ale później miałem jeszcze lepszych. Myślałem, że już ci są najlepsi, żeby cały czas szukać najlepszych dostępnych środków do inwestowania i no, trzeba powiedzieć, że niewielu sportowców zna się na inwestowaniu i stąd też dobrze, jak mają kogoś. No ja powiem szczerze, że inwestowałem... jeżeli ja inwestuję, to bardzo takie rzeczy, które są na rynku już sprawdzone, dostępne, czyli nieruchomości, mam jakąś tam firmę spedycyjną, ale nie przesadzam, bo naprawdę ciężko mnie kosztowało zarobić pieniądze. Dużo poświęciłem przede wszystkim i też, no, tak jak powiedziałem, no, aż tak bardzo na tym się nie znam, żeby ryzykować i popisywać się na jak ja to świetnie inwestuję w swoją gotówkę. Czyli generalnie sport można porównać do takiej też zdrowej adrenaliny, inwestując na rynku, czy to papierów wartościowych, czy nieruchomości. Tak, ale wszystkiemu trzeba poświęcić czas, jednak nie można zainwestować czegoś i czekać, aż samo to przyniesie jakieś zyski. Trzeba się temu poświęcić, sprawdzać, szukać możliwości i obserwować, jak się dany rynek zachowuje, bo musisz być cały czas podłączony do tematu, że tak powiem. Tak samo w piłce i podejrzewam w inwestowaniu tak samo. Czyli jakieś kolejne inwestycje na radarze? Tak, ale to też tylko i wyłącznie jeśli chodzi o nieruchomości. Jak skończyłem grać zawodowo w piłkę, to miałem pomysły, czy mam w dalszym ciągu pomysły na różny biznes, na kreowanie własnej marki sportowej, na to, żeby być designerem swojej marki sportowej, projektować swoje piłki, rękawiczki bramkarskie, żeby się podzielić swoim doświadczeniem poprzez lata zdobytym, ale wszystko się kręci wokół tej branży, którą bardzo dobrze znam. Bo właśnie tak wielu sportowców po zakończeniu kariery zawodowej przechodzi do biznesu. Też takim przykładem jest pan prezes Dariusz Miłek, prezes firmy CCC, który jest w pierwszej piątce najbogatszych Polaków. Czyli możemy pokusić się o takie stwierdzenie, że są pewne cechy charakteru, które łączą biznes i sport. I jakie są to takie cechy? Sam charakter jest poprzez sport tak zbudowany, że jest uodporniony na porażki, ma się dystans do zwycięstw. I to powoduje, że człowiek trzeźwiej myśli, że się nie przejmuje i bardzo dobrze jest w stanie podnieść się po porażce, wyciągnąć wnioski z tej porażki i dalej to przekuwać później w zwycięstwa. Ja myślę, że sport uczy pokory przede wszystkim. Pewnie w biznesie taka pokora się przydaje, w zależności od dyscypliny sportu, przebojowość. Troszkę takiego egoizmu się przydaje. Na bramce też każdy sportowiec chce osiągnąć sukces, czasami kosztem tego drugiego. I później tego typu cechy też pomagają w biznesie. Nie chcę powiedzieć, że najważniejszy, bo słowo najważniejszy zawsze się kojarzy z tym, że co jest najważniejsze. Są jeszcze inne ważne rzeczy, ale ważne jest to, żeby mieć plan. Plan treningowy, jak chce się doprowadzić dany zespół do doskonałości. Na to musi być plan. To nie może być robione na nos, nie może być robione na czuja. I jeżeli mamy taki plan i mamy tą chęć, ten charakter do osiągnięcia tego upragnionego celu, to jest dużo łatwiej. Ja myślę, dlatego biznesmeni, prezesi, którzy mieli kiedyś do czynienia ze sportem, dużo łatwiej im jest po prostu podejmować decyzje, bo to jednak jest duża odpowiedzialność i ewentualnie zmierzyć się z tym sukcesem. Reasumując naszą rozmowę, najważniejsze cechy, które przyświecają dobrym inwestycjom, to po pierwsze też intuicja, czyli intuicja, adrenalina, jakby też odporność na to ryzyko, na odporność na porażki, w szczególności w sporcie, jak i w biznesie. I dobry plan działania, który nas pociągnie do osiągnięcia celu.
Jak najbardziej. Jak najbardziej. To się na pewno przydaje. Wiadomo, że człowiek im bardziej doświadczony, tym lepiej. Nie wszyscy umią jakby korzystać z własnej intuicji, z podpowiedzi tej intuicji, ale sprawdzone rzeczy takiego opanowania się bardzo, bardzo przydają. To może kilka słów o nowej książce, Nierealna kariera. No, Nierealna kariera to jest jakby kolejny etap mojej autobiografii. Pierwszy raz roczny do przerwy był w 2005 i potem spisanie całego tego kolejnego etapu, czyli reprezentacja Polski, trochę Liverpoolu i Real Madryt. Myślę, że bardzo dobra pozycja teraz pojawiła się na rynku angielskim, więc no, wzbudza trochę kontrowersji, co mnie oczywiście cieszy, bo jak są kontrowersje, to jest zainteresowanie i myślę, że bardzo fajna pozycja. Głównie tak troszkę egoistycznie, jak zaczynałem pisać tą książkę, robiłem to dla siebie, dlatego żeby mieć po prostu jakąś pamiątkę później na przyszłość. Wiadomo, że człowieka pamięć jest taka wybiórcza, ulatuje nam bardzo, bardzo dużo rzeczy i jak czasami wracam do tej pierwszej części, czytam niektóre rzeczy, mówię, wow, ale fajnie, można było to przeżyć, a na przykład dzisiaj już bym o tym nie pamiętał, o tym się fajnie przypomina, ale oczywiście tak naprawdę to robiłem to dla kibiców, żeby zobaczyli, jak to od środka wygląda, jakie człowiek przeżył historię, jakie zaobserwował rzeczy i mam nadzieję, że Wam się spodoba, jeżeli będziecie mieli tą okazję, tą pozycję do przeczytania, to bardzo proszę o komentarze u siebie na Cielis Dudek fanpage. Świetnie, dziękuję. Także ja taki egzemplarz zabieram ze sobą do domu. Bardzo później proszę. Poproszę o autograf. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za rozmowę. A ja poproszę o recenzję. Bardzo proszę. Do zobaczenia.